Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, gdzie tanio zjeść w Wenecji. Spróbujemy przepysznego makaronu, weneckiego tiramisu, owoców morza i odwiedzimy fajną, tanią miejscówkę z weneckim aperitivo. Zaczynamy! Check-in. 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 Właśnie patrzymy na nasz majdan, który tutaj mamy, bo się pakujemy i jedziemy do Wenecji! Także jaramy się bardzo, bardzo. Mamy już zaplanowane całe 2 dni, bo tylko tyle tam niestety będziemy. Słyszeliśmy, że w ogóle nie ma turystów. W ogóle. Także super. I czekamy teraz na nasz pociąg. Tą samą linią, którą przyjechaliśmy z Mediolanu do Florencji, czyli Italia. Mamy go o 10:39, jest 9 z groszem, także mamy tyle czasu. Zjemy sobie jakieś śniadanie. Pa, Florencjo! Słuchajcie, jako, że mamy 7. rocznicę ślubu, to stwierdziliśmy, że jeżeli jesteśmy w najbardziej romantycznym mieście na świecie, czyli w Wenecji, to nasze Airbnb również musi być wyjątkowe. Najpierw zapraszam Was do naszej pierwszej łazienki, która prezentuje się bardzo, bardzo fajnie. Mamy wannę. Każdy będzie miał miejsce dla siebie, żeby szybko się wyszykować i biec na miasto, ponieważ takie mamy plany, żeby dużo, dużo, dużo zwiedzić. Zapraszam Was dalej do takiego living room. I przy tym living room mamy stół, przy którym możemy sobie zjeść. Mamy oczywiście kuchnię w pełni wyposażoną. Piekarnik, mikrofala, czajnik, wszystko jest. Do tego mamy taką przestrzeń z telewizorem oraz kanapę, żeby sobie odpocząć. Lodówkę, wszystkie rzeczy, które są potrzebne. Przepiękny, brązowy, drewniany strop i najważniejsze, drugie piętro. I sypialnia, która ma drugi telewizor. W sumie nie wiemy po co, ale fajnie. Do tego łóżko ogromne. Tutaj szybki prysznic w razie czego. No dwie łazienki, nigdy w żadnym Airbnb nie miałam dwóch łazienek, także szaleństwo. Przepiękny, polecamy Wam go serdecznie. Za 3 noce. Czyli dzień dzisiejszy, jutro i tak naprawdę pojutrze, ale pojutrze wyjeżdżamy stąd o godzinie 7. Zapłaciliśmy 680 zł. Taniej niż w Mediolanie, a Mediolan naprawdę naszym zdaniem miał najgorszą jakość. Tu jest super, polecamy Wam serdecznie. I uwaga, 3 minuty od dworca głównego, więc z naszą walizą szybciutko szmychnęliśmy i jesteśmy zwarcie gotowi do tego, aby zwiedzać Wenecję, także... Którą chcesz łazienkę? Tą na górze czy na dole? Z wanną, to przecież. Wanna wygrywa, nie? Wanna wygrywa. Bada na 3. Raz, 2, 3. Widzicie, to jest przeznaczenie. Wanna jest moja! Oczywiście pierwszy spot jest 2,5 kilometra. Teraz już nie, teraz już 1,5 kilometra. No ale jak zwykle musimy zacząć od spacerku, więc ciśniemy. A few moments later. Dotarliśmy, słuchajcie, w mega schowane miejsce, w bardzo fajnej takiej małej uliczce. I słuchajcie, to jest miejsce, w którym zjemy świeżo wyrabiane pasty, czyli makarony. Więc będziemy próbować, dostajemy je w takich boksikach, więc będzie test. Jak ja to wezmę wszystko? O, no jakoś weźmiemy, ale masz ładne te twoje. Tiramisu Wam pokażę. Zobaczcie, no. Premise is the wall coming down with the humidity. No, wygląda godnie, co? Wygląda super. Wygląda rewelacyjnie. Super. Dobra, zabieramy się z tym całym majdanem i idziemy, nie? Czuć, że to jest robione. Homemade makaron, że jest robiony przez panów, wyrobiony tutaj na miejscu, a nie żaden makaron z paczki. Pycha. Najlepsze, jakie jedliśmy i w dodatku najtańsze ze wszystkich. Teraz Klaudia zrecenzuje Wam bolognese, makaron bolognese. Czyli mój ulubiony makaron. Michał nie dopowiedział, że panowie ogólnie robią różne rodzaje makaronów. Oj, musisz wstać, wiesz, bo dostawa jedzie. Że panowie robią różne rodzaje makaronów, ale dzisiaj mieli tylko jeden, czyli taki gruby spaghetti, bo nie mają aż tylu klientów, dlatego pan tam się tam troszeczkę skarżył, mówił, że nie ma gości, nie ma klientów, dlatego robią tylko jeden rodzaj makaronu, ale on oczywiście też jest na świeżo robiony. Bolognese. Al dente makaron, soczyste mięso, pomidorowy sosik. Nie może być piękniej. I ten parmezan, który jest tak świeżo starty. Przepyszne. Bardzo, bardzo dobre. Nima, ziom. Poznajcie Stefana. Stefan, przedstaw się. Stefan lubi blisko podchodzić, widzicie? No, wpada na karmiła Stefana. No dobrze, słuchajcie, przejdziemy do deseru. Mamy
oczywiście Dal Moro Homemade Tiramisu. Ale pyszne, to u góry jest biszkopt. O ja. Naprawdę bardzo dobra. Na tiramisu, ale to w Mercato Central nie było takie dobre. Tutaj ten biszkopt, co prawda ta łyżeczka plastikowa... Trochę ciężko, ale śmietankowy, lekki, twardy biszkopt, ale gdyby nie ta łyżeczka plastikowa, to by to w ogóle ta twardość tego biszkoptu nie przeszkadzała, bo jest bardzo dobra. Bardzo polecamy wam tą miejscówkę, było naprawdę smacznie. I dużo. I dużo, dużo i niedrogo tak naprawdę. Słuchajcie, jest tak przepięknie, że pozwólcie, że pokażemy wam teraz czas na jakąś muzyczkę, czas na fajnego birolka. Zobaczcie, jak pięknie. Jedzenie. Mamy nadzieję, że wam się birolek podobał, a teraz idziemy odnieść zakupy, bo zrobiliśmy małe zakupy. Odświeżę się trochę, poczekamy aż trochę słońce zajdzie, więc z 2 godzinki i ruszamy dalej. Więc zanim ktoś napisze komentarz, że jemy wszystko w jedno popołudnie, to nie. Mija kilka godzin, dla was 3 sekundy i dopiero próbujemy kolejne danie. Więc 2 hours later. Ogarnęliśmy się, przebraliśmy się i jesteśmy gotowi do dalszej walki i eksploracji Wenecji. Także i konsumpcji przede wszystkim. Konsumpcji, więc będziemy dalej, odwiedzimy 2 kolejne miejsca, jeśli chodzi o jedzenie. To są tanie miejsca, więc takie też miejsca chcemy wam dzisiaj pokazać. Trochę to są takie street foodowe w Wenecji. Tak. Jeszcze chciałam powiedzieć, że już widzimy, że Wenecja jest na pewno tańsza od Mediolanu. Na 100%. Na 100%. Jeszcze musimy zbadać, czy jest tańsza od Florencji. Ale jesteśmy zaskoczeni cenami, naprawdę pozytywnie. Tak, także... na razie wygląda to dobrze. I tutaj mówią wprost, że naprawdę walczą o turystów. Proszą o polecenia w jakichś miejscach. Naprawdę widać, że Wenecjanom bardzo mocno zależy na tym, żeby... Wszystko wróciło do normy, żeby ludzie tu przyjeżdżali i to widać. A, co do tego, ile tu jest turystów, no bo mówiliśmy tak, że podobno jest zero. Bo też tak słyszeliśmy od ludzi we Florencji, że tu jest pusto. No i tak nie do końca. Mamy wrażenie, nie mamy odniesienia. Ciężko nam powiedzieć, ile zazwyczaj turystów jest w Wenecji, ale są turyści, słychać też Polaków. Tak. Dużo Niemców jest, także turyści w Wenecji są. Są, zdecydowanie. Mówię sobie, nic nie nagrywam do momentu, aż dojdziemy do lokalu, ale po prostu co miejsce to lepsze. Mamy godzinę 19, więc idealny moment na zdjęcia. Golden hour, słuchajcie, golden hour, nie ma co. Myślałem, że to przesada, ale to jest po prostu takie zdjęcia. Jesteśmy w Osteria Al Squero. Każda z tych kanapek kosztuje euro 50. I do tego zamówiliśmy sobie ogromnego aperola. I za to wszystko, 2 razy aperol i te kanapeczki, zapłaciliśmy 13,50. Także super cena. Snaki, picie. Polecamy. Słuchajcie, jedno wygląda lepiej od drugiej, więc nie wiemy od czego zacząć. Mogę wam szybciutko powiedzieć tylko, co jest z czym. Tu jest sardynka, tu jest krem z grzybami. Tutaj mamy mascarpone albo coś w ten deseń z kapustą modrą. Tutaj mamy tuńczyka z karmelizowaną cebulą. Oraz mamy takie filety cienkokrojone carpaccio z rybki. Smaczne? Bardzo dobra. Jak śmiesznie to pomarańczą skropione. Ja nie mogę się doczekać tej. Ja mam szczerze, wydaje mi się, że to będzie najlepsza. Tobie się. Taka słodka. Słodka kanapka z rybą. Jeszcze czegoś takiego nie jadłem nigdy w życiu. Fajne, nie? Bo słodkie. Słodki smak cebuli i ryby. Mocno grzybowa. Będzie ci smakowało. Na obrazkach wyglądały tak gorzej, ale są naprawdę smaczne. Jestem pozytywnie zaskoczona. No ale tak w ladzie tak dobrze nie wyglądały, jak teraz wyglądają po jedzeniu. Jak smakują. Już ostatnia nam została, czyli buraczki z mascarpone. Tak? Chyba kapusta modra po prostu. Kapusta modra i
mascarpone. Nie można. Takie mocno, bardzo mocno kremowe jest, nie? Mm-hmm. Mocno kremowe z kapustą. Czy gorąco polecamy wam to miejsce, było naprawdę pysznie i bardzo fajnie się siedziało, tak. Był klimat. Piękną godzinę mieliśmy, było godzinę 20, więc zaczęło zachodzić słońce, tak. Więc naprawdę magiczne miejsce. A my idziemy jeszcze jedno miejsce, które chcemy dzisiaj odwiedzić. Tylko że jest czynne do 21, a mamy na Busoli, słuchajcie, 20:16. Tak, a my się dzisiaj wszędzie śpieszymy, bo jest tak, albo się śpieszymy, bo zaraz będzie siesta, tak. Albo się śpieszymy, bo zaraz zamykają, bo tu lokale są czynne, słuchajcie, 20, 21, o 22 to już prawie nie ma ludzi, tylko ewentualne jakieś drink bary, więc no śpieszymy się, bo mamy 15 po 8, a GPS nam pokazuje, że w tej chwili jest około 26 minut marszu, więc ciśniemy. Dotarliśmy i zdążyliśmy, idziemy zamówić. Jak widzicie, ceny są bardzo przystępne. Wszystko jest podawane w takich boksach. Jak widzicie, oni w takim boksie dostaniecie posiłek. Więc to jest taki takeaway, idealny street foodzik właśnie, żeby co zjeść. Czyli tak jak tytuł chyba w sumie dzisiejszego odcinka, Street Food Wenecji. Czytanie jedzonko Wenecji. Robiliśmy zdjęcia, więc spadł nam jeden patyczek, także to jest nasza jedyna szansa na to, żeby to zjeść. A tak serio. To są bardzo ciepłe, świeżo wrzucone. Widziałem, jak pan tam wyciągał cytrynku. Mm-hmm. Zostawiam ją sobie tutaj, żeby potem tą resztę, która jest tam, spsiukać. Albo nie, spsiukam wszystko od razu. Spsiukasz? Spsiukam. Pani Jorka, jest super. To jest taka trochę bardziej tempura, nawet bym powiedziała. Tylko krewetki są takie całe, trochę mnie to przeraża. Nie wiem, jak to zjeść. Wow. No, głowy nie zjem, ale... No, Michał właśnie zjadł głowę. Nie słuchajcie, tu są sardynki. Sardynki, ale co ciekawe. Jak widzicie, to masz kształt rybki nieprzypadkowo, ponieważ jest to cała ryba. Zarówno głowa, jak i ogon. Więc cała sardynka jest w tempurze. Właśnie te sardynki to jest specjalność Wenecji. Cała w tempurze, widzicie, główka. Słuchajcie, raz się żyje. Smaczna. Nie czuć, czy to jest głowa, czy to jest ogon. Czuć po prostu smak rybny. Czuć po prostu smak ryby. Ale zdecydowanie jest to taki morski smak, taki rybny smak. Bardzo, bardzo, bardzo intensywny. Tak jak szprotki, bardzo podobne do szprotek. No ale śmiało można jeść całe. Nie trzeba się obawiać. Dziab. Cała do buzi. I zjedzona. Super. Naprawdę, myślałem, że to będzie jedna ze słabszych rzeczy do spróbowania dla mnie zaraz po tych żołądkach, które jedliśmy we Florencji. No ale słuchajcie, da się zjeść te sardynki i bardzo dobre to jest, bardzo dobre są te rybki. Super, mi smakuje. Także kochani, serdecznie polecamy wam to miejsce. Jak widzicie, nie jest drogo. Za 6 euro można zjeść sobie całe takie, całą taką tubę owoców morza, właśnie tych sardynek, krewetek, no i wszystkiego to, co widzieliście, kalmarów, więc opłaca się i warto zalukać. Mamy nadzieję, że wam się te miejscówki podobały. Jeszcze jedną chciałam rzecz powiedzieć, bo tutaj w tym odcinku akurat mówimy o tanim jedzeniu i my potwierdzamy. Jest najtaniej z Florencji i z Mediolanu. Spodziewaliśmy się, że właśnie tutaj będzie najdrożej, a wcale nie jest. I w wielu restauracjach widzimy na przykład takie zestawy, których nie widzieliśmy wcześniej w Florencji i w Mediolanie. Czyli na przykład mamy danie główne plus na przykład przystawka, danie główne i jakiś napój, na przykład piwo. I to wszystko kosztuje około 15 euro. I to jest tanio, słuchajcie, bo my za obiady bardzo często płaciliśmy trochę więcej. No, także... tak sami widzieliście zresztą na naszych filmach, poprzednich vlogach. Jeśli nie widzieliście poprzednich vlogów, to was na nie zapraszamy. No i myśmy sporo płacili za ten obiad, czy za tą kolację. A tutaj na razie, w Wenecji, zapomniałem gdzie jesteśmy. Tutaj na razie w Wenecji jest zdecydowanie najtaniej, jeśli chodzi o jedzenie, ale też wybraliśmy takie miejsca, słuchajcie, właśnie fajne cenowo, trochę street foodowe, no ale zdecydowanie można się także tutaj żywić, ponieważ tu jest wiele spotów na powietrzu i wiele rzeczy można tutaj chodzić, spacerować, zobaczyć, co uliczka to piękniejsza, także słuchajcie, tego vloga można ciągnąć w nieskończoność, no. Bo tu jest niesamowicie. Jak zawsze widzicie na dole ekranu, ile wydaliśmy. No i do zobaczenia, albo w podróży, albo w restauracji. Trzymajcie się, cześć, pa!